Shih Tzu uważane są za psy energiczne, łagodnym usposobieniu, jednak lubią czasem wykazać się odrobiną niezależności. Pochodzenie Shih Tzu jest owiane tajemnicą. Jedno z podań głosi, że rasa ta powstała 2000 lat temu w dolinie, którą od reszty świata oddzieliło potężne trzęsienie ziemi. Od wieków w Tybecie hodowano dwa rodzaje czworonogów. Duże psy w typie mastifa, używane do ochrony i stróżowania, oraz niewielkie, długowłose pieski, którym zadaniem było umilanie czasu człowiekowi. Te ostatnie trzymano w klasztorach, gdzie towarzyszyły mnichom podczas medytacji. Poruszały modlitewne młynki i odstraszały tym złe duchy. Według legendy Shih Tzu był symbolem i towarzyszem Buddy w jego wędrówce przez świat. W chwili zagrożenia ten niepozorny piesek przeistaczał się w potężnego lwa. Jego wizerunki specjalnej uprzęży pojawiają się w licznych rzeźbach i malowidłach pochodzących z Dalekiego Wschodu. Istniały również teorie, według których Shih Tzu powstał ze skrzyżowania Pekinczyka z Lhasa Apso. Jednakże analizy DNA wskazują, że Shih Tzu jest znacznie starszą rasą. Nazwa Shih Tzu pochodzi z języka chińskiego i oznacza dosłownie lwi pies. Obecnie trudno rozstrzygnąć, jaki był rodowód tej rasy, choć często uznawana jest za chińską, wywodzi się jednak z Tybetu i bliżej jej do Lhasa Apso niż Pekinczyka. Włos u Shih Tzu jest długi, miękki i po wyczesaniu łatwy do usunięcia. Występuje w różnych kolorach, włączając biały, beżowy, trikolor i czasem czarny. Charakterystyczny i dozwolony dla tej rasy jest delikatny przodozgryz. Ze względu na budowę czaszki, psy tej rasy należą do grupy psów brachycefalicznych, czyli krótkoczaszkowych. Według oficjalnego wzorca psy tej rasy ważą między 4 a 8 kilo, a ich długość życia waha się między 12 a 16 lat. Mówi się, że Shih Tzu jest zrównoważony z pogodnym usposobieniem. Lubi spać, więc gdy zostaje sam w domu, przeważnie go nie domoluje, tylko wygodnie zajmuje swoje miejsce na kanapie i tak oddaje się wypoczynkowi. Jednak nie oznacza to, że psy tej rasy dobrze znoszą samotność. Jak każdy pies, potrzebuje on bliskiego kontaktu z właścicielem. Shih Tzu, mimo tego, że jest oddany i wierny, to niestety nie podporządkuje się całkowicie woli człowieka. Woli chodzić własnymi ścieżkami. Owszem, lubi być głaskany czy siedzieć na kolanach, ale tylko wtedy, kiedy sam o tym zdecyduje. Shih Tzu przeważnie toleruje inne zwierzęta i świetnie nadaje się dla starszych dzieci. Niestety ze względu na swój rozmiar i delikatność nie nadaje się zbytnio dla maluchów. Nie wymaga intensywnych spacerów, jednakże jak każdy pies potrzebuje spożytkować swoją energię. Może być to zabawa czy nauka w domu. Mimo, że ta rasa została stworzona do towarzystwa, to duża część osobników świetnie sobie radzi na torze agility. Są bardzo inteligentne i szybko się uczą, ale bywają też uparte. Przy ich wychowaniu trzeba być konsekwentnym i stanowczym. Zdarza się, że psy tej rasy są nieufne wobec obcych. Każdy opiekun Shih Tzu z pewnością dodałby jeszcze wiele innych cech, które są według niego charakterystyczne dla tej rasy. Nie możemy zapominać, że każdy pies jest inny, a to, co znajdujemy w opisach charakteru czy usposobienia danej rasy, to tylko bardzo ogólne zarysy. Shih Tzu mają tendencję do tycia, dlatego ilość pokarmu trzeba ściśle kontrolować i zrezygnować z podawania smakołyków między posiłkami. Najwygodniej stosować suche, dobrze zbilansowane karmy renomowanych firm. Taki sposób żywienia ułatwia też pielęgnację, ponieważ podczas jedzenia nie brudzą się włosy i broda. Główną wadą posiadania psa tej rasy jest czasochłonna pielęgnacja, którą trzeba wykonywać codziennie. Każdy, kto zdecyduje się na utrzymywanie Shih Tzu o długim włosie, musi pamiętać, że włos nieodżywiany stanie się matowy, łamliwy i puszący się. A gdy nie będziemy psa codziennie wyczesywać, pojawią się również kołtuny. Pies tej rasy wymienia szczenięcy włos na dorosły około 8 miesiąca życia. Jest to jedyny moment, kiedy linieje. Shih Tzu z długim włosem kąpiemy co tydzień w szamponach renomowanych firm przeznaczonych dla psów długowłosych o gęstym podszerstku i oczywiście nie wolno stosować kosmetyków dla ludzi. Ze względu na krótki pysk często obserwujemy łzawienie powiązane z przebarwieniem włosa w kąciku oczu. Spowodowane jest to niedrożnymi kanalikami nosowo-łzowymi, dlatego zalecana jest pielęgnacja tej okolicy preparatami do pielęgnacji oczu. Przejdźmy teraz do chorób najczęściej występujących u tej rasy. Może u nich wystąpić tak zwana dwurzędowość rzęs, polegająca na obecności podwójnego rzędu rzęs. Rzęsy
dodatkowe powodują drażnienie rogówki i spojówki, powodując ich stan zapalny, który może w końcowym efekcie prowadzić do rozwinięcia się wrzodu rogówki. Jednocześnie u tych psów obserwujemy wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki. Przyczyna tego zaburzenia nie jest znana, lecz uważa się, że powodem może być osłabienie połączenia podstawy gruczołu z tkanką okołooczodołową. Skrócenie twarzoczaszki skutkuje spłyceniem oczodołu. Zwierzęta te narażone są na wypadnięcie gałki ocznej. Do takich sytuacji dochodzi podczas urazów, wypadków, a także niewinnej zabawy. Wadą uwarunkowaną genetycznie jest rozszczep podniebienia. Wadzie tej może towarzyszyć również rozszczep warg. Niekiedy u shih tzu, szczególnie młodych, mogą wzdłuż grzbietu wyrastać pokręcone włosy. Kępki włosów mogą wystawać z niewielkich otworów w skórze, a omacywaniem wyczuwa się zgrubiałą tkankę. Jest to zatoka skórzasta, która będąc pozostałością cewy nerwowej wynika z niecałkowitego oddzielenia się skóry i cewy nerwowej w rozwoju embrionalnym. Podsumowując, shih tzu są pięknymi, inteligentnymi psami z charakterem. Niestety przez to, że należą do grupy zwierząt brachycefalicznych, czyli tych ze skróconą trzewioczaszką, mogą u nich występować wady krtani, nozdrzy czy podniebienia. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie w USA kilka klinik namawiało do zaprzestania hodowli psów ras, u których występuje zagrożenie związane z cechami brachycefalicznymi.